pierwsze pytanie jest dość ogólne. Jak pan definiuje najważniejsze wyzwania, przed jakimi staje Unia Europejska w ciągu tych najbliższych kilkunastu miesięcy? Mamy wybory w Holandii, w Niemczech, we Francji, mamy Trumpa w Stanach Zjednoczonych, proces Brexitu, może wrócić kryzys migracyjny. Gdzie szukać tych najważniejszych czynników, które wpłyną na przyszłość Unii Europejskiej? Moim zdaniem najważniejszym czynnikiem to są wybory we Francji. Bo Francja, Marie Le Pen, będzie miała skutki nieodwracalne dla procesów politycznych w Unii Europejskiej. Bo to oznacza, że Niemcy zostają same z dziedzictwem całej Unii. I wydaje mi się, że chyba nie ma ważniejszych wyborów jak właśnie te francuskie. Ponieważ wydaje mi się, że przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie polityka Angeli Merkel w Niemczech rodzi, to jednak niemiecka scena polityczna jest o wiele bardziej przewidywalna, stabilna i też frustracja w Niemczech, nawet wywołana incydentami i falą imigracji, tą otwartością Niemiec na imigrantów w pewnym momencie, jest o wiele mniej dewastująca politycznie niż to, co się dzieje we Francji. I myślę, że w tej chwili to podstawowe wyzwanie dla wszystkich polityków europejskich nie leży w tym, jak ratować coś, co się już przegrało, tylko jak ratować to, co jeszcze jest nasze, czyli jak ratować stabilność Unii Europejskiej w obrębie jej granic. Bo już wiadomo, że Unia nie ma żadnych instrumentów realnego działania poza swoimi granicami. Tym bardziej, że takie rozstrzygnięcie jest potrzebne już. No nie jest potrzebne do działania za dwa lata czy za trzy, tylko w przeciągu najbliższego pół roku bądź roku. Europa nie posiada ani siły, ani możliwości politycznych, żeby tego rodzaju instrumentem, realnym instrumentem każdego mocarstwa, czyli siłą, dysponować w dającym przewidzieć się czasie. A kryzys, z którym mamy do czynienia, rozgrywa się teraz, a nie za dwa lata. Państwa narodowe są za słabe, żeby sobie poradzić z tego rodzaju napływem i to mówię tutaj o państwach rangi Francji i Niemiec. A co dopiero rangi Węgier czy Polski? Bo wszystko jest dobrze, jak mamy parę dziesięć tysięcy uchodźców nad granicami. Ale kiedy ta liczba wzrasta, takie państwa podzielone, samodzielne, są wobec tego zjawiska bezradne. Ale to niestety nie jest koniec bezradności, ponieważ Unia Europejska jest także bezradna, ponieważ nie jest w stanie na gruncie obecnego prawa i obecnego podejścia do prawa trwale zabezpieczyć zewnętrzne własne granice. Mimo wysiłków w tej sprawie podejmowanych, to wystarczy kolejna fala niestabilności poza Unią Europejską, jak ta sytuacja ulegnie natychmiast zmianie. Scenariusz, który wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, do którego zresztą w traktacie amsterdamskim są podstawy, to jest jednak projekt, który jestem przekonany, że w którymś z państw na pewno jest spisany, a mianowicie Europy Karolińskiej, Europy Niemiec, Beneluxu, może jeszcze paru obrzeży, Unii Europejskiej, która się zawęża do twardego jądra, który jest w stanie prowadzić spójną politykę gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie imigracji, dysponować wspólnym budżetem i potrafić radzić sobie z tym problemem. Obawiam się, że to jest najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji. No i przy polityce polskiego rządu dotychczasowej mamy przynajmniej pewność, mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że Polska znajdzie się poza tego rodzaju konstrukcją, na czym codziennie pracuje obecny rząd. Inne wyzwania. Oczywiście, no ja bym powiedziała, że to nie tylko wybory we Francji, wybory w Niemczech, tylko taki marsz populistów po prostu przez całą Europę i jak się okazuje nie tylko przez Europę, bo jak wiemy, Unia Europejska
jest zbudowana u swoich podstaw, jej założeniem głównym jest integracja, a populiści wzywają do dezintegracji i przede wszystkim zauważają te wszystkie elementy, które Europę dzielą, czy też w ogóle poszczególne nacje dzielą, a niektóre je łączą. Ludzie mają dosyć tego, że Unia Europejska, czyli dla nich jakiś tam byt w Brukseli, będzie narzucał im, co oni mają robić we własnym kraju. Tak? To jest ten, myślę, że problem, że teraz, że jakby, no nie wiem, te zasoby integracyjne się w pewien sposób wyczerpały, że może trzeba trochę przystopować, może trzeba Unię nieco zdecentralizować. Oczywiście ostatnie zmiany traktatowe szły w kierunku przede wszystkim centralizacji, większej integracji, ale może my po prostu nie byliśmy na to gotowi jeszcze. Bartek się tutaj bardzo dużo mówił o polityce imigracyjnej. Ja mam kompletnie inne zdanie od Bartka. Znaczy uważam, że jeżeli będą pieniądze, wola polityczna, autentyczna wola polityczna i niestety to co najtrudniejsze. Czyli Unia Europejska musiałaby prowadzić realpolitik, zaprzeczając trochę swoim wartościom. Od razu, żeby było jasne, ja czegoś takiego nie wspieram, ale uważam, że rozwiązanie kryzysu imigracyjnego można było znaleźć. Pieniędzmi, chęcią pójścia na twardo w niektórych kwestiach, zmianami dotyczącymi unijnego prawodawstwa i wolą polityczną. Ja bym tylko jedno. Co zrobili Hiszpanie? Hiszpanie mieli dokładnie taki sam problem z Wyspami Kanaryjskimi. 30 tysięcy uchodźców przybyło w jednym roku, a w następnym 70 tysięcy. Co zrobili? Zainwestowali grubą kasę we wszystkie państwa, z którymi mieli problem, czyli Senegal, Mauretania, etc. Wzmocnili tam swoje ambasady, kupili im sprzęt i powiedzieli, a teraz zainwestujemy u was miliard euro, ale w zamian za to podpisujecie umowę o tym, że będziecie zabierać ludzi z powrotem. W przeciągu 2 tygodni przez jakby problem został zlikwidowany. Nie zgadzam z Bartkiem, że na przykład nie da się umocnić granicy zewnętrznej. Oczywiście, że się da. I Unia już jest na dobrej drodze, żeby to zrobić. Tylko na końcu trzeba mieć ten obrazek, na który wielu europejskich polityków się nie zgodzi, że wsadzamy imigrantów ekonomicznych, na których nas nie stać do samolotu i odsyłamy ich do państw bezpiecznych. Przy tym jest dużo przepychanki, dużo niefajnych zdjęć, a akceptujemy tylko i wyłącznie uchodźców o potwierdzonej tożsamości i tych, którzy naprawdę mają prawo na taki status. Unia rodzi się w kryzysie i ona wzmacnia swoje instytucje poprzez kryzys. W związku z tym ja nie uważam, że mimo tych bardzo wielu kryzysów, terroryzm, imigrację, etc., że Unia jest skazana na porażkę. Nie. Jeżeli populizm nie wygra, jeżeli tendencje do fragmentacji nie wygrają, jeżeli będzie odpowiedzialność po stronie polityków, jeżeli tendencja do osłabiania wspólnotowych instytucji nie wygra, jeżeli znajdą się pieniądze, to jest, mówiąc językiem młodzieżowym, dalej do ogarnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o rząd polski, jeżeli prowadziłby politykę zawiązywania zmiennych sojuszy ze wszystkimi partnerami, zależnie od polskiego interesu, nie antagonizowałby unijnych instytucji, gotów byłby proponować no, takie ambitne rozwiązania dla Unii Europejskiej, wychodzić ze swoimi propozycjami, również brać pod uwagę w dalszej perspektywie wejście do strefy euro, mógłby mieć dużo mocniejsze karty, żeby powstrzymać Unię Europejską od fragmentacji, a w najgorszym scenariuszu znaleźć się po stronie tych, którzy będą w samym środku decyzyjnym. Natomiast dzisiejszy rząd niestety pozbawiony partnerów, obrażający instytucje unijne, no bardzo nieumiejętnie radzący sobie na tych brukselskich salonach i wypychany z tych wszystkich nieformalnych grąd, gdzie się podejmuje decyzje. Rząd polski, który kontestuje właściwie każdą europejską politykę, rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie ma żadnego planu, ja przynajmniej nie widzę żadnej pozytywnej inicjatywy. No niestety sam się marginalizuje i niestety dostarcza też argumenty tym wszystkim, którzy chcą zawiązania małej Unii opartej o te państwa, które mają znacznie większe ambicje. Każde państwo, ja mówię o retoryce, to taki Eurospeak oczywiście jest bardzo popularny i on jest taką nową mową europejską, gdzie każde państwo, przedstawiciele każdego państwa klepią europejskiej solidarności, wymieniają autorskie przypadki, ale każde państwo europejskie. Także te i największe, i najmniejsze, których prezydenci czy szefowie rządów budzą się rano z okrzykiem Unia Europejska i z takim okrzykiem zasypiają publicznie, każdy walczy o swoje. Więc to, że polski rząd w tej chwili słyszy zarzut przed chwilą, że walczy o swoje, walczy o coś dla Polski, no to jest, że tak powiem, zarzut, który należy postawić każdemu rządowi państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak państwo oceniają szanse, prawdopodobieństwo rozpadu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, który jest według Trumpa strukturą przestarzałą, jak się wyraził? Właściwie trudno powiedzieć, co
będzie dalej z bezpieczeństwem europejskim i bezpieczeństwem Zachodu, ponieważ Trump decyduje o większości budżetu NATO. Przypominam, że Stany Zjednoczone są głównym płatnikiem do budżetu NATO. Kraje europejskie z kolei deklarują, że nie chcą ponosić większych kosztów. Więc rzeczywiście jakaś dezorganizacja, czy też bym powiedziała zmiana kształtu dotychczasowego działania Sojuszu Północnoatlantyckiego jest możliwa, bo wszystko tak naprawdę jest teraz w rękach amerykańskiej administracji. Chyba że to są takie, powiedziałabym, czcze deklaracje na użytek wyborców Donalda Trumpa. Ale no, niestety, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to cały czas jest tak, że to Europa bardziej potrzebuje Stanów Zjednoczonych niż że tak powiem, w drugą stronę. I to rzeczywiście może być spory problem. Ja mówię krótko. Jeżeli chodzi o Trumpa i o NATO, nie wydaje mi się, żeby to mogło nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu pójść tak daleko, żeby Trump i nowa administracja amerykańska próbowała rozwiązać NATO. Uważam, że to są strachy na lachy. Zwłaszcza przy stanowisku jednak całego establishmentu republikańskiego, który w tej sprawie będzie miał dosyć jednoznaczne zdanie. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że do tego projektu karolińskiego Polska jest zaproszona. Co polski rząd, co Prawo i Sprawiedliwość na takie zaproszenie odpowie? Przepraszam, to jest to chwila dla mnie. Może być bardzo ciekawa w sensie intelektualnym, bardzo ciekawa w sensie akademickim. Natomiast dzisiaj uważam, że tego nie ma na stole. Jeżeli dzisiaj możemy mówić o jakimś rysującym się, proszę Państwa, zaskoczę, o jakimś rysującym się nowym sojuszu, to powiem tak. W tej chwili nie jest to, ja opisałem się z tego, ale wiem, że nie jest to tylko moje zdanie, mówię o politykach poza Polską oczywiście. W tej chwili chodzi o szóstkę, tą wielką szóstkę unijną. Jak mamy sytuację? Wielka Brytania, Brexit. A Francja zajęta Francją. Wybory prezydenckie, no, korkociąg kompletny w sensie gospodarczym. Włochy, a upadek rządu Matteo, totalny kryzys bankowy, ekonomiczny. Prawdopodobnie wybory przyspieszone, mogą być w lutym 2018 roku. Pewnie będą w tym roku. Uwaga, uważam, proszę Państwa, że nie wybory w Niemczech, we Francji, w Holandii są najważniejsze. Wręcz będą wybory we Włoszech, bo one decydują o tym, czy Włochy wyjdą ze strefy euro, czy nie wyjdą. Bo nie jest nie tylko ze strefy euro, bo sądzę, że Pepe Grillo i Lutniczu Gwiazd będzie konsekwentnie do tego prowadził. Jeżeli wygra wybory włoski komik, no to zrobi. To nie będzie żart i skeczu, tylko to będzie rzeczywistość. I Hiszpania. Dwa razy wybory w roku minionym. Rząd mniejszościowy po raz pierwszy od niemieckich czasów w presji Hiszpanii i prawieństwo było przyspieszonych. I tak naprawdę są w tej chwili dwa kraje w tej szóstce, które mają w miarę stabilną sytuację. Mianowicie Niemcy i Polska, więc lider Unii i lider nowej Unii. Uważam, że jest czas, miejsce na strategiczne porozumienie między dwoma krajami. Jest opinia prawna, ale myślę, że mam kontrowersyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu za obecność, za udział. Jak powiedziałem, część z naszych gości zostanie jeszcze troszkę. Jeżeli Państwo będą mieli dodatkowe pytania, to oczywiście proszę. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.